Wiecie, co kiedyś Microsoft kupił za 2,5 miliarda dolarów? Mojang, czyli Minecrafta. A wiecie, co teraz Microsoft kupił za 7,5 miliarda dolarów? Bethesdę, a dokładnie ZeniMax. ZeniMax jest właścicielem twórców m.in. cyklu The Elder Scrolls, trzeciej i czwartej odsłony Fallouta, tam z Dishonored, z Wolfensteina, z Dooma, z Startwizena, który niedługo wyjdzie, z Preya. No, jest to dość potężne i bardzo fajne studio. Jest to też największa tego typu transakcja, jeśli chodzi o Microsoft. Umowa będzie dopięta w drugiej połowie roku 2021. A teraz powiemy sobie, czy to dobrze, czy niedobrze. Mi się wydaje, że dobrze. Zadowolenie z tej transakcji wyraził Phil Spencer, czyli szef marki Xbox. Powiedział, że ogólnie jest z tego zadowolony, że mu i Bethesdzie i Microsoftowi zależy tak naprawdę na tej samej rzeczy co im, czyli na tworzeniu super mega fajnych gierek. No a z takim zastrzykiem gotówki będzie to jeszcze bardziej teraz możliwe, no bo Microsoft jednak ma sporo sianka. Swoje oświadczenie wydał też Todd Howard, znany z Bethesdy, na pewno wiecie, kto to jest. Powiedział, że pozwoli im to robić jeszcze lepsze gry niż do tej pory. Tu ciekawostka, powiem wam, wszystkie dalej będą wydawane pod szyldem Bethesda, a nie Microsoft. A teraz powiem o takich jeszcze fajniejszych benefitach, o których warto wspomnieć. Wszystkie te gierki, które teraz będą wydawane, czyli czytajcie na przykład ten Star Citizen albo nowy The Elder Scrolls, będą dostępne w Game Pass. A Game Pass bardzo fajnie wychodzi cenowo, bo tam bodajże tam chyba 30 zł za miesiąc. Sobie obczajcie motyw, że ogracie sobie Starfielda w dzień premiery za 30 ziko tak naprawdę, a potem zaraz nowy The Elder Scrollsy. Jest też taka druga kwestia, o której ludzie się zastanawiają, a mianowicie, czy twórcy nie będą teraz robić ekskluzywów na Xboxa i na komputer. No, mi się wydaje, że nie, bo Microsoft ma raczej taką przyjazną politykę i raczej nie walą tak ekskluzywów tylko na swoje platformy, tak jak to robiło Sony. Na przykład taką zwykłą Forzę, co prawda nie zagracie w nią na PS5, ale na pewno zagracie na kompie i na Xboxie. A co do takich multiplatformowych gier, jak właśnie Skyrim, Wolfenstein, czy ten Dishonored, Fallout, myślę, że raczej możemy być spokojni, na pewno zagramy w to na playaku, a nawet jeśli nie zagramy na playaku, to w dalszym ciągu macie jeszcze opcję wybrania komputera, jeśli nie macie Xboxa. Weźcie jeszcze pod uwagę to, że takie studia jak Obsidian, które robiło teraz The Outer World, jest teraz też u Microsoftu, a to są właśnie twórcy starych Falloutów. I studio, które teraz robiło Fallouta 3 i 4, też jest u Microsoftu, czyli można powiedzieć, że kolejny Fallout będzie robiony przez wszystkich ojców serii i na przykład taki Fallout New Vegas 2 wcale nie jest takim szalonym pomysłem, albo Fallout 5, który w końcu okaże się fajną grą, a nie tym, co dostaliśmy w Falloutie 76. No, możliwości jest pełno. Ja uważam, że to jest mega super fajny i ciekawy temat. Podlinkuję wam jeszcze w opisie kilka takich fajnych artykułów, o których możecie sobie o tym dokładnie poczytać. Ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze, o czym chcecie następne filmy i widzimy się kolejnego dnia. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!